Tematy, które poruszają farmaceutów. Interesujący goście, różne spojrzenie na świat. Inspiracje, wiedza, edukacja. Zapraszamy do odsłuchania podcastu Farma Wiedzy, w czasie którego rozmawiamy o wszystkim, co istotne w farmaceutycznym świecie. Partnerem podcastu jest firma NutroFarma. Pomysłodawca platformy edukacyjnej dla farmaceutów, Farma Wiedzy. Dostępny pod adresem www.farmawiedzy.pl Szanowni Państwo, dzień dobry. Przed nami dzisiaj znakomity gość, którego zaraz Państwu przedstawię, a mianowicie pan minister Krzysztof Wanda, prezes Hata Formedis, przewodniczący Komisji Zdrowia Business Center Club, były wiceminister zdrowia w latach 2015-2017, lekarz. Witam serdecznie, panie ministrze. Bardzo się cieszę, że przyjął pan zaproszenie na spotkanie. Mam nadzieję, że opowie nam albo pan odpowie na pytania, które będę z panu zadawała. Dzień dobry. Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie. Panie ministrze, w ostatnim czasie w przestrzeni publicznej dużo mówi się o roli farmaceuty w ochronie zdrowia. Myślę, że jednym z takich czynników jest zapewne ustawa o zawodzie farmaceuty, która obowiązuje już prawie od dwóch lat. Stąd też, Panie Ministrze, pierwsze pytanie. Jaka powinna być rola farmaceuty w Polsce? Proszę Państwa, ja mam wrażenie, że farmaceuci w Polsce nie są właściwie zagospodarowani. To są ludzie, którzy no, przeszli bardzo trudne studia. Którzy są fachowcami, są ekspertami, są specjalistami w swojej dziedzinie i szczególnie w takim kraju jak, jak Polska, gdzie mamy yy, no, horrendalne ograniczenia dostępu do podstawowych świadczeń zdrowotnych, gdzie nie możemy dostać się do lekarza, gdzie nawet żeby dostać receptę czy żeby dostać skierowanie czy żeby wykonać jakąś podstawową diagnostykę czy żeby skonsultować leczenie które już zostało przepisane no musimy stać w długich kolejkach to nie są dni to nie są tygodnie czasami czekamy długie miesiące i jeżeli ktoś nie wierzy jak jest to sugeruję żeby zajrzał do barometru Fundacji Watch Healthcare natomiast od lat y, była bardzo niepokojąca tendencja, jeśli chodzi o wykorzystywanie farmaceutów w systemie to znaczy, oni byli sprowadzani do roli y, sklepikarzy, do takich wyda wydających lek. Pobierających pieniądze i wydających paragon. Nie tędy droga. To są, jak mówię, specjaliści, którzy powinni być znacznie lepiej wykorzystani, jeżeli chodzi o proces diagnostyczny i terapeutyczny, ale również szczepienia. Coś tam drgnęło ostatnio, jeżeli chodzi o te szczepienia i diagnostykę, ale to jest wciąż moim zdaniem zbyt mało. Również farmaceuci oczywiście mogą pracować poza aptekami, to znaczy na wszelkich. Etapach łańcucha dystrybucji, ale również opracowywania leków. Coraz więcej farmaceutów, szczególnie tych, którzy świetnie znają język angielski, pracuje w przemyśle medycznym niekoniecznie farmaceutycznym, ale również wyrobów medycznych ale również cała, cały obszar konsultingu, w tym oceny technologii medycznych tam coraz więcej farmaceutów pracuje, jak i również urzędy urzędy centralne, ale również inspektorat. Farmaceutyczny, wojewódzki, czyli praca w terenie, chociaż ona jest mało atrakcyjna finansowo, to miejmy nadzieję, że kiedyś to się zmieni. Tak jak pan powiedział, panie mistrze, farmaceuci są świetnie wykształceni, mają bardzo duże doświadczenie zawodowe, a rzeczywiście bardzo często są sprowadzani, albo do tej pory tak było, do roli wysoko wykwalifikowanych sprzedawców. Mam do pana pytanie, w związku z czym, jeżeli wiemy, jaka jest rola farmaceuty i tak naprawdę że farmaceuta może pełnić tą swoją rolę już poza apteką. Mam pytanie dotyczące aptek. Mówiąc o rozwoju farmaceutów w Polsce, ale także ich różnych ścieżkach właśnie tej kariery zawodowej. Chciałabym zapytać o apteki, do których pacjenci udają się nie tylko po leki, ale także często po to, by omówić swoje problemy zdrowotne z farmaceutą, doradzić się odnośnie stosowanej farmakoterapii. Czy mam nadzieję już niedługo skorzystać z przeglądu lekowego? Stąd, panie ministrze, pytanie, jaka powinna być rola apteki w Polsce? Kiedy byłem wiceministrem zdrowia odpowiedzialnym za ten obszar farmaceutyczny, Pamiętam jak przygotowywaliśmy NOPEF, czyli dużą nowelizację prawa farmaceutycznego, która de facto była potem gotowa w styczniu 2017 roku. Ale zanim to nastąpiło, zanim przygotowaliśmy projekt, poszedłem do ówczesnego wicepremiera Jarosława Gowina i zapytałem go, powiedziałem tak, no ja jestem skiperem, mogę ten statek doprowadzić do dowolnego punktu na mapie, ale proszę pana premiera, że pan premier wskazał ten punkt. I teraz, jeżeli przygotowujemy projekt ustawy, no to chciałbym wiedzieć, jakie są podstawowe założenia. Teraz tam właśnie była rola farmaceuty. Czy farmaceuta powinien być bardziej sklepikarzem, czy bardziej profesjonalistą medycznym? Drugim pytaniem moim, i oczywiście premier pokazał, że jak najbardziej ma być profesjonalistą medycznym. Drugi punkt to była rola apteki, czyli czy apteka powinna być sklepikiem, czy powinna być placówką opieki zdrowotnej? I znowu premier pokazał, że blisko y, maksimum y, placówki opieki zdrowotnej. Trzecim moim pytaniem było oczywiście, y, dotyczyło stabilizacji y, sieci versus apteki rodzinne na rynku, i to się stało dzięki aptece dla aptekarza, o której pewnie jeszcze będziemy y, mówić. Natomiast Rola apteki. No, jeżeli apteka ma być placówką opieki zdrowotnej, no to tam musi być czas na kontakt farmaceuty z pacjentem. Myśmy mówili o, o bardzo zaawansowanych funkcjach apteki i aptekarza, gdzie już dzisiaj apteka musi mieć oddzielne pomieszczenie dla kierownika apteki. To pomieszczenie może być wykorzystane znacznie lepiej, jeśli chodzi o Diagnostykę, rozmowę z pacjentem, konsultacje, również w warunkach pewnej intymności. Jeżeli, placówka ma być, jeżeli apteka ma być placówką opieki zdrowotnej, to tam powinny być znacznie szerzej prowadzone szczepienia. Nie widzę absolutnie żadnego problemu z wyszczepianiem populacji w aptekach. Diagnostyka musi być pogłębiona, i wydaje mi się, że te badania diagnostyczne podstawowe równie dobrze może zrobić farmaceuta, jak i lekarz. Jeśli zauważy coś niepokojącego, po prostu odeślę pacjenta do lekarza. Terapia no to są głównie te przeglądy lekowe, ale wydaje mi się również konsultacje, jeżeli. Farmaceuta widzi taką potrzebę, konsultacje stosowania poszczególnych leków oraz ewentualnie naukę pacjenta, jak stosować glukometr, jak stosować różnego rodzaju urządzenia. Podkreślił pan minister teraz tą, tą ważną rolę farmaceuty, w, właśnie w tej współpracy z lekarzem, tak? E, czyli to jest bardzo istotne. I to też koreluje z tym, o, o, o czym mówimy, co obserwujemy, że jest taki swoisty system przeciążenia całej ochrony zdrowia. On wynika z niedoboru kadr medycznych, ale także w ostatnim czasie z pandemii COVID. Wprowadzenie opieki farmaceutycznej jako rozumianej, jako udokumentowany proces właśnie współpracy lekarza, farmaceuty, ale także innych zawodów medycznych przy współpracy takiej bardzo czynnej pacjenta, którym celem jest prawidłowy przebieg farmakoterapii, zdecydowanie wpłynie na poprawę całego, całej jakości rynku ochrony zdrowia. Stąd pytanie do Pana Ministra. Czy obecna sytuacja w ochronie zdrowia w Polsce powinna skłonić do rozwoju opieki farmaceutycznej i do jej pełnego wdrożenia? Ja już trochę o tym mówiłem. Proszę Państwa, uważam, że to jest bezsprzecznie grzech zaniechania, jeśli mamy bardzo gęstą sieć aptek które jak mówię powinny być placówkami opieki zdrowotnej. Mamy sporo świetnie wykształconych specjalistów, którymi są, którymi są farmaceuci. I w warunkach bolesnych ograniczeń dostępu do lekarzy, do doświadczeń zdrowotnych w systemie my musimy zmienić paradygmat i sposób postrzegania farmaceuty i apteki. Jeżeli tego nie zrobimy, jeżeli tego rząd nie zrobi, to znaczy, że popełnia grzech zaniechania i nie bardzo rozumie. Yy... W którą stronę należy pójść i jak sytuacja wygląda? Znamy definicję opieki farmaceutycznej, która została zawarta właśnie we wspomnianej przez nas wyżej ustawie o zawodzie farmaceuty. Pana zdaniem, Panie Ministrze, na czym powinna polegać opieka farmaceutyczna z perspektywy pacjenta, z perspektywy farmaceuty, z perspektywy lekarza, a może ogólnej takiej perspektywy całego rynku ochrony zdrowia? Znaczy tutaj wydaje mi się, że potrzebna jest debata y, polityczna, której wciąż nie mogę się doczekać. Y, i pani y, wspomniała y, ten, ten raport y, IQVIA, który dotyczy form opieki farmaceutycznej. Tam jest również przegląd rozwiązań y, ze świata. Y, oczywiście te mozaiki różnych elementów opieki farmaceutycznej powinniśmy ułożyć Zgodnie z oczekiwaniami w Polsce, a ponieważ jest taki duży deficyt, w, jeżeli chodzi o opiekę zdrowotną w Polsce, to wydaje mi się, że to powinny być maksymalnie szeroki wachlarz świadczeń i sposobów wykorzystania profesjonalnego zarówno farmaceutów, jak i aptek. Panie ministrze, to na pewno będzie panu znany cytat. Wiele elementów opieki farmaceutycznej wymaga dodatkowych regulacji prawnych, zmian systemowych, szczególnie w zakresie finansowym. Finansowanie opieki farmaceutycznej może pochodzić z różnych potencjalnych źródeł i wiele jest sposobów na jej finansowanie. Panie ministrze, to Pański komentarz do raportu Opieka farmaceutyczna Aspekty Prawne, raportu Kancelarii Prawnej DZP, gdzie był Pan jego konsultantem merytorycznym. Stąd też pytanie, jak opieka farmaceutyczna powinna być finansowana? Jakie mogą być źródła finansowania? Jakie mogą być sposoby finansowania opieki farmaceutycznej w Polsce? No i tu jest właśnie pies pogrzebany. Jak nie wiadomo o co chodzi, dlaczego opieka farmaceutyczna w Polsce nie rozwija się tak, jak wszyscy by chcieli, jeżeli nie wiadomo o co chodzi, to wiadomo, że chodzi o pieniądze. Teraz politycy w Polsce mają tutaj poważny problem. Dlatego, że istotną kwestią jest określenie nie tylko zakresu opieki farmaceutycznej, ale oczywiście bardzo ważne jest określenie, kto za to zapłaci, czyli źródła finansowania oraz w jaki sposób za to zapłaci, czyli jakie będą sposoby finansowania opieki farmaceutycznej. To jest szeroki temat. Ja powiem tylko tyle, że Najprościej byłoby, tak jak w wielu innych krajach, po prostu nakazać NFZ-owi na finansować opiekę farmaceutyczną o takim i takim zakresie. To minister zdrowia może zrobić najprościej, czyli włączyć do koszyka świadczeń zdrowotnych opiekę farmaceutyczną w takim i w takim kształcie rozporządzeniem ministra. Tutaj nie trzeba specjalnie żadnych ustaw, minister może zrobić to bardzo łatwo, pytanie tylko czy chce. Trochę przespaliśmy i farmaceuci również przespali ten czas. W roku 2022 no, była nadwyżka, była górka pieniędzy w NFZ. -cie. Wtedy należało nacisnąć i wtedy należało wprowadzić opiekę farmaceutyczną. W tym roku może być problem, ponieważ NFZ nie ma pieniędzy. Ten deficyt jest bardzo wysoki. Oczywiście możemy finansować opiekę również z innych źródeł. To zarówno są ubezpieczenia komplementarne, to mogą być opłaty out of pocket, czyli pacjenci sami mogą sobie to sfinansować. Ba, niektóre apteki twierdzą, że są w stanie z własnych środków sfinansować opiekę farmaceutyczną, tylko żeby im na to pozwolić. Oczywiście minister zdrowia i jednostki samorządu terytorialnego też mogłyby się w jakimś zakresie w to finansowanie włączyć. Natomiast jeżeli chodzi o sposoby finansowania, no to niektóre z tych świadczeń pewnie moglibyśmy finansować na zasadzie fee for service, czyli opłata za usługę. I tak też to w wielu krajach funkcjonuje. Natomiast możemy też płacić za efekt, to znaczy, jeśli coś wykryje farmaceuta błędnego, wtedy właśnie jest nagradzany. Błędnego oczywiście w terapii pacjenta. Jest też wiele innych sposobów, nawet może być DRG czy jednorodne grupy pacjentów w Polsce, może być jakiś case mix. Ba, można by też przypisać pacjenta do. Do apteki, czy, czy człowieka, obywatela do apteki, i wtedy możliwe jest również finansowanie na zasadach kapitacyjnych, czyli per capita, tak jak to się dzieje w opiece podstawowej w Polsce. Wszystkie sposoby mają plusy i minusy. Natomiast wydaje mi się, że no wciąż nie widzę takiej debaty publicznej ani żadnych propozycji ze strony Ministerstwa Zdrowia. Tam na miodowej chyba śpią. No to już teraz mamy odpowiedź, a więc właściwie to szereg odpowiedzi. Włączenie do koszyka świadczeń opieki farmaceutycznej, ubezpieczenia komplementarne, samo finansowanie opieki farmaceutycznej przez pacjentów, fee for Service, przypisanie pacjenta do apteki per capita. Jak się wydaje panie ministrze, jaki sposób finansowania byłby najprostszy do zastosowania w Polsce, czy właśnie to włączenie do koszyka świadczeń? Tak, wydaje mi się, że najprostsze byłoby włączenie opieki farmaceutycznej w określonych zakresach do koszyka świadczeń gwarantowanych. Jak mówię, tu potrzebne jest tylko rozporządzenie ministra z odpowiednią wyceną, więc Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji musiałaby się nad tym pochylić na zlecenie ministra. Takiego zlecenia przynajmniej ja nie widziałem. I kolejną rzeczą y, oczywiście jest określenie, co powinno wejść z tych elementów opieki farmaceutycznej do koszyka, a co być może powinno pozostawać poza koszykiem, ale y, powinni farmaceuci mieć prawo wykonywanie takich, a nie innych świadczeń i za to może zapłacić pacjent out of pocket, albo apteka weźmie to na swoje y, barki. Wydaje mi się, że opłata kapitacyjna to byłaby rewolucja, bo, bo no, Polacy nie lubią ograniczenia ich wolności. A tutaj jednak przypisanie pacjenta do apteki no, by, nar, nar, zrodziłoby pewien sprzeciw. Myślę, że również uzasadniony pod wieloma względami. To jeszcze w kontekście opieki farmaceutycznej, panie ministrze. Ale nie, nie tylko, zapytam o rolę aptek, o rolę aptek rodzinnych w Polsce, o rolę sieci aptek. Jak z Pana perspektywy to wygląda na chwilę obecną, i czy widzi Pan jakąś możliwość rozwoju tych dwóch struktur prowadzenia aptek? Um, ustawa apteka dla aptekarza, która de facto jest, powinna być nazywana nowa apteka dla aptekarza. Wydaje mi się, że ona spełniła y, oczekiwania, które były y, przed nią stawiane. Y, ona wydaje mi się, że y, w dużej mierze jednak ustabilizowała i ustabilizuje jeszcze bardziej y, odsetek y, aptek sieciowych w porównaniu do odsetka y, aptek rodzinnych. Wiemy, że generalnie założeniem apteki dla aptekarza było zmniejszenie liczby aptek i to obserwujemy od kilku lat, aczkolwiek to zmniejszenie tej liczby wyhamowuje, i ono pewnie się w jakimś momencie w którymś z kolejnych lat zatrzyma. Wciąż jeszcze, no, Więcej aptek zamyka się niż tworzy się, natomiast spełniony jest drugi postulat nowej apteki dla aptekarza to znaczy przybliżenie aptek generalnie do pacjenta. To znaczy, nowe apteki, dzięki tym kryteriom geograficzno-demograficznym. One już nie tworzą się jedna na drugiej w jakichś węzłach komunikacyjnych w dużych miastach, tylko te nowe apteki już są bliżej pacjenta gdzieś w, na osiedlach, gdzieś na wsi, gdzieś w małych miasteczkach. I to jest trend jak najbardziej pożądany i oczekiwany i temu miała ta regulacja służyć. Nie do końca udało się ustabilizować w pełni oczywiście ten, ten, ten podział rynku pomiędzy apteki sieciowe a apteki rodzinne, ale wydaje mi się, że i tak jest lepiej, znacznie lepiej niż przed wejściem tej ustawy w życie. To Panie Ministrze, to może zmierzając do końca, chciałabym zapytać, bo podsumował Pan właśnie teraz aptekę dla aptekarza, tą nowelizację prawa farmaceutycznego, jak pan sam nazwał, nową aptekę, to może czas na krótkie podsumowanie ustawy o zawodzie farmaceuty? Czy z pana perspektywy udało się ją wprowadzić w takim wymiarze, w jakim myślę, że, że chciano ją wprowadzić, i o jakim rozmachu myślano? Ja myślę, że wokół tego toczył się pewien taniec polityczny. Na pewno ustawa jest krokiem w dobrym kierunku, ale to nie jest twarde prawo, gdzie mamy konkretne ostre zapisy, które potem są z pełną bezwzględnością realizowane. To jest raczej zbiór, powiedziałbym, takich miękkich postulatów do czego dążymy jakie ma farmaceuta prawa i obowiązki myślę że ona niewiele zmieniła tak naprawdę w funkcjonowaniu aptek i w funkcjonowaniu farmaceutów brakuje mi takich tam harmonogramu czyli robimy konkretne zmiany takie, 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 idziemy w tym i w tym kierunku i do osiągnięcia tych celów realizujemy to, to, to i to w takim i w takim terminie, odpowiada za to ten i ten, wywoła to następujące zmiany systemowe i będzie kosztowało to tyle a tyle. Tego tam nie ma, to jest miękka ustawa, krok w dobrym kierunku, ale czy duży krok? Moim zdaniem nie. To jest krok w dobrym kierunku, i tutaj dodajmy, że to jest krok, na który czekano kilkadziesiąt lat, panie ministrze, bo na ustawę o zawodzie farmaceuty. Rzeczywiście te pierwsze, pierwsze kroki podjęcia się sformalizowania w jednym akcie prawnym zawodu farmaceuty, to jest naprawdę kilkanaście, jak nie kilkadziesiąt lat temu. No tak, no. ale to się zmieniło dla pacjentów? Co się zmieniło w funkcjonowaniu aptek? Co się realnie dzięki tej ustawie zmieniło w funkcjonowaniu farmaceuty? To może nazwijmy to, że to nie jest rewolucja, tylko ewolucja. No więc ewolucyjnie jest to krok, moim zdaniem, mały, w dobrym kierunku, oczekiwany od kilkudziesięciu lat, prawda, ale y, wielkiej zmiany w funkcjonowaniu aptek, aptekarzy. I wypełnianiu praw pacjenta, moim zdaniem ja przynajmniej zauważam. To panie ministrze, jednocześnie dziękując za, za ten mądry głos w dyskusji, prosiłabym pana tak naprawdę o, o taką refleksję dla farmaceuty. Czy miałby pan kilka słów dla farmaceutów, co tak naprawdę powinni robić, żeby rzeczywiście ten rozwój zawodu był odczuwalny dla pacjenta? Przede wszystkim farmaceuci nie są jednorodną grupą i należałoby skierować różne życzenia czy różne przesłania dla różnych podgrup. Są farmaceuci, którzy są bardzo aktywni, którzy no, przestępują z nogi na nogę i chcą realizować opiekę farmaceutyczną jak najszybciej, jak najszerzej, natychmiast i nawet chętnie z, wła z własną pracą za darmo by ją podjęli. Ale na drugim biegunie mamy farmaceutów, którym się nie chce. Oni nawet gdyby ktoś ich chciał zmusić do opieki farmaceutycznej, to oni bynajmniej tego wysiłku nie chcieliby podejmować i zrobią to bardzo niechętnie. Więc to, to, to pełne jest spektrum y, różnych postaw. Y, tym pierwszym y, no, życzyłbym większej aktywności w samorządzie y, aptekarskim. I większej aktywności również publicznej, to znaczy jeśli chodzi o pisanie profesjonalnych artykułów do prasy branżowej, ale również ogólnopolskiej, jakichś wystąpień więcej, konferencji, uczestniczenia w prawdziwych debatach, które byłyby transmitowane chociażby w internecie. Natomiast tej drugiej grupie to życzyłbym, żeby im się chciało chcieć. I rozwoju profes profesjonalnego, bo bycie sprzedawcą to nie jest ambitne zadanie. Bardzo dziękuję, panie ministrze. Jak zwykle, głos bardzo potrzebny. Wiem, że pan od zawsze wspiera farmaceutów. Robił to pan zarówno w Ministerstwie Zdrowia, jak i teraz w swojej obecnej działalności. W związku z czym mam nadzieję na więcej takich spotkań, spotkań mam nadzieję na jeszcze szerszy głos pana w takiej właśnie dyskusji na rynku ochrony zdrowia. I w imieniu farmaceutów, aczkolwiek nie jestem członkiem, nie, nie jestem farmaceutą, bardzo panu dziękuję za to wsparcie. No i jakby za ten głos w dyskusji, co tak naprawdę, dokąd powinni zmierzać i co tak naprawdę powinni poprawić. W związku z czym, miejmy nadzieję, że ta ewolucja zawodu farmaceuty będzie ewoluowała, ale w miarę szybko, tak żeby pacjent mógł być dobrze zaopiekowany w aptece, czuł się w niej bezpiecznie, a farmaceuta mógł się spełniać zawodowo. Panie Ministrze, bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie, dziękuję za udzielenie odpowiedzi na moje pytania. Zachęcam wszystkich do obserwowania Pana Ministra w przestrzeni publicznej, jego poczynań, czy to w fundacji, czy to w BCC. No i życzę Panu dalszego spełnienia zawodowego. Bardzo dziękuję, polecam się na przyszłość i pozdrawiam wszystkich farmaceutów, yy, szczególnie tych, którym na sercu jest drogie yy, zdrowie pacjentów. Bardzo dziękuję, życzę miłego dnia. Dziękuję. Po więcej wartościowych materiałów, zaglądaj na platformę edukacyjną dla farmaceutów Farma Wiedzy", dostępną pod adresem www.farmawiedzy.pl.